Siema, tutaj Spartiatix i witam was w nowej serii. O Jezus, co tak zapieprza. I witam was w nowej serii, czyli takie poradniki jakby. Wyszedłem w końcu do diamentu, nie chwaliłem się wam, gdzie ty zapieprzysz, Rengar. Wyszedłem w końcu do diamentu i uznałem, że trzeba zacząć robić takie ala poradniki. No i jestem w diamencie, to mówię, a dobra, a może być, tam zobaczymy jak się przyjmie. No i będzie oczywiście poradnik do Rengara, tak jak widzicie. Co miałem powiedzieć? Tu macie runy, tu się wyświetlą gdzieś. Armor Penny, ja takie gram, są chyba najlepsze runy według mnie. Tu macie masterki, obok się gdzieś wyświetlą. No właśnie, to macie masterki. Takie są najlepsze z piorunem jak dla mnie i z tym Armor Penem. No i tyle, tyle co mogę powiedzieć. A więc tak, gramy sobie tutaj Rengarem na dżungli. I tak jak widzicie, poczekaj, zanim zacznie się gra, pamiętajcie zasubskrybować kanał i ocencie film odpowiednio, żebym wiedział, że wam się podobają takie poradniki. Bo tutaj agresja ze strony przeciwnego teamu, ale dobra, zaraz przyspieszymy gierkę, chcę tylko wam powiedzieć parę informacji. To chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Pamiętajcie zasubskrybować kanał, ocenić film. I no i tyle, no możemy lecieć. Tego nie będę ciął, to będzie cała gierka, tylko że ja po prostu będę to przyspieszał. Mam tu takie narzędzia specjalne, speed up, speed down, widzieliście takie rzeczy kiedyś? No i tyle, jak sobie tu gramy, jeszcze powiem. Thresh i Ezreal na bocie, Lulu na midzie, Lucian na topie czarnuch i Rengar na dżungli. U nich Janna i Graves na bocie, Brand na midzie, Gangplank z Exhaustem na topie i Kayle na dżungli. Ok, zaczynamy sobie od Reda, ale gdybyście grali w drugim teamie, czyli czerwonym, jak dla mnie warto zacząć od Blue, tylko dlatego, że pomaga wam botlane. To chyba lepiej wychodzi po prostu na tym. Tak, według mnie, no ale jak chcecie. Grajcie jak chcecie, to jest mój taki ten, taki, jak widzieliście kiedyś trika 2G. On ma takie My Way, coś takiego. No i to tak myślę w takim stylu nagrywać. Oczywiście to nie będzie to samo. Nie ma takiego drugiego jak trik 2G. No ale dobra, dobra, jedziemy dalej. A więc tak, robimy sobie tutaj golemy, tutaj Reda, to wszystko. I patrzcie tak, widzieliście to? Ja zawsze to tak robię i według mnie to jest najlepsza metoda na robienie tych raptorów. A więc tak, co to za pieprzone napisy mi się tu wyświetlają. Dobra, czekajcie, przyspieszymy. I teraz tak, jak macie tu Rengara, to macie tutaj, wskakujecie, używacie W i drugi raz W. Widzicie? Pyk, i schodzą te fajne raptorki. Tylko no, czasem się uda zabić wszystkie na hita. Nie wiem, od czego to zależy w sumie. A, dobra, to zależy od tego, że jeżeli zaczynacie z tej strony i tutaj wbijecie trzeci level, a to chyba zadaje więcej i macie wyższy level, czy nie? A nie, dobra, to nie zależy od tego. To nie wiem, czy... No pieprzyć to! Nieważne, w każdym razie tak się według mnie najlepiej robi te raptory. Wskakujecie sobie, używacie dwa razy W, wszystkie mają kreskę życia. I je dobijacie po prostu. I to jest chyba najlepszy sposób ogólnie zaczynać zawsze od małych raptorów, bo one zadają najwięcej HP. Dużego nie warto od razu robić. A teraz tak, widzicie przeciwnego junglera, tutaj wyszedł sobie. No to próbujemy oczywiście pomóc, nie olewamy naszego midlanera. Tu widzicie, udało się nawet zużyć Kaylee Exhausta Flesha, więc na plus. Warto było zejść. Gdybym nie szedł, ona miała tego Flesha, wyszłoby na... No, dużo bardziej na plus, a tak to zobaczcie, teraz jeszcze sobie spuszujemy linię. Pamiętajcie o tym, oczywiście wiecie, jak myślę, że kieruję te poradniki do ludzi, którzy najbardziej są w brązie albo w niskich dywizjach i do ludzi, którzy są w wyższych dywizjach, ale nie umieją grać Rengarem i no uczę się go, więc... No więc akurat teraz nie jest do tych z wyższych dywizji taki tip, tylko do tych z niższych. Pamiętajcie, żeby puszować linię, jeżeli nie ma gościa, który gra na tej linii, żeby się moby rozbiły na turecie, no bo zawsze to jest pomocne, tak? No i tyle, kurde, co tu można jeszcze powiedzieć? Tutaj robimy sobie wilczki, mamy od razu czwarty level na wilkach, więc no zawsze jesteśmy do przodu, dzięki temu, że spuszowaliśmy linię, niezłe spadki FPS-ów, 17 FPS-ów, jej, ja rekordy bijemy, Boże święty, youtuber poważny. Dobra, oczywiście sobie czyścimy, to wszystko będzie piąty level. Chyba. Tak, mam piąty level, pięknie. Tutaj pamiętajcie, że ogólnie ja mam taki inny build niż grają zazwyczaj Rengary. Jeżeli znacie tego gościa Nightblue, no to ja gram właśnie jego buildem. Tutaj będziemy sobie próbować coś gankować, może coś nawet wyjdzie. Pamiętajcie, żeby tym Rengarem gankować w sumie
dużo ludzi uważa, sorry, dużo ludzi uważa, że można tym gankować dopiero 30 levela, jak dla mnie można wcześniej, no i pokażę wam tu nawet, że nawet ulti nie będzie potrzebne zawsze, żeby zgankować. O właśnie, widzicie, jeżeli macie dobrego mate'a w teamie, to się zrozumiecie, będzie wiedział, o co chodzi. O, tutaj Gangplank próbuje coś zrobić, no nie wykło tym razem, ale zabraliśmy mu Xosta, nawet dobrze. Ale Lucian dobrze zagrał, bo pamiętajcie, żeby pingować gościowi, który gra na topie, na midzie gdzieś tam. O, widzicie, nawet się Kayle udało zabić, ten gościu już ucieknie, nie jest aż takim idiotą. Pamiętajcie, żeby mu pingnąć, żeby on się wbił, tak? Bo on musi sprowokować walkę, bo tak to, no co, gościu po prostu ucieknie, tak? To tak sobie pomyśli, a dobra, tam wezmę jednego, drugi mnie zabije, będzie worth it, bo i tak nie ucieknę. No i widzicie, no i wtedy jest największa szansa, żeby zabić. Dobra, ale już przewińmy. Mam nadzieję, że wszystko da się w miarę zrozumieć. Nie nagrywałem takich rzeczy bardzo dawno. Kiedyś tam na początku kanału takie coś nagrywałem i... No i wyszedłem z wprawy, chociaż wtedy jej nawet nie miałem. Ale to jest inna sprawa. Teraz gram inaczej. Kto wie, ten wie, ale dobra. Kupujemy sobie na pierwszy item oczywiście itemek na dżunglę. Wiecie jaki? No ten czerwony. Tylko, że ja preferuję czerwonego smite'a. On jest jak dla mnie najlepszy na Rengara. Zmniejsza obrażenia, które wam zadają. Rengar nie potrzebuje tego, bo one shotuje. Ale jeżeli już się będzie bił, no to daje mu to przewagę. Więc jak dla mnie to jest lepsze niż niebieski smite. Wystarczy potrenować rzuty z bolasa i tak będziecie mieli slowa. Dobra, i teraz tak. Próbujemy sobie wejść na mida. Na mida jest o tyle łatwo wejść, że stąd są krzaki. Jeżeli przeciwny midlaner akurat gdzieś tu podejdzie, to jest duży zasięg bardzo. Jeżeli tu podejdzie, tak jak ten Brand właśnie tutaj, no to macie fraczka. I tyle. O, zobaczcie, czekaj, zapomniałem powiedzieć Spartiatics. Tutaj pozdrawiam serdecznie, dzięki za użyczenie konta. O Boże, świetny żart. Dobry żart, dobry. Dobra, i teraz próbujemy wejść na bota. No, warto tym Rengarem gankować. Tutaj miałem multi, sobie zarzuciłem. Udało się nawet zabić. Tutaj się pogubiłem w tym, myślałem, że on tedy będzie biegł. Nie wiem, czy on nie ucieknie przez to, co ja tutaj odpieprzyłem. Ale dobra, chyba nie ucieknie. Dobra, pamiętajcie, żeby zawsze warto gankować tym Rengarem. O, tu spieprzyłem, bo Kayle użyła ulti, ale też nic się nie stało. Mamy 3-1. Hajsu, nie wiem, jak się sprawdza, co ja kliknąłem. Co się robi, co? Nie wiem. Dobra. Oczywiście przygotowanie zasrane. Nie wiem, jak się hajs sprawdza. A, tutaj. X, dobra. Tutaj jak widzicie mamy sporo hajsu, jesteśmy, a nie, jesteśmy tylko 300 golda przed Kayle, ona jest 3-2, dobra. No to nie jest źle, jeżeli chodzi o tą Kayle, ale zawsze mamy trochę hajsu, możemy sobie kupić item. Jak widzicie kupiłem sobie ten item i teraz albo będziemy lecieli na power, rushowali budka na cooldowny, albo yo-mu, zależy co tam, na co wcześniej uzbieram. Teraz tak, padłem przed chwilą, biegnę sobie, widzicie midlanera, który nie cofnął, a ma jeszcze sporo farmy, do popchnięcia nie ma many. Nie ma co lecieć na reda na pałę i go robić, tylko zaryzykujcie. Jak wam nie wyjdzie, to się nic nie stanie, bo on i tak nie ma flesza, żeby uciec. Wiecie o tym, bo wcześniej go stracił. No więc można spróbować gościa zabić, tak? Tutaj mi bolas nie wyszedł, ale nie miał szans uciec, tak? Więc warto tak coś zrobić. Widzieliście, że on się tu lał, potem chce spuszować tą linię. No, nie ma many gościu, więc powinien cofnąć. Nie spodziewał się Rengara. No i Rengar go zabił, tak? I tyle. Dobra, i sobie robimy reda teraz. A nie, dobra, najpierw spróbujemy sobie wbić na botlane. Nie mamy ulti, więc spróbujemy bez ulta. I tutaj spowolnimy. I teraz tak, fokusujemy oczywiście ADC, no chyba, że jest na tarczywy support. No, tym razem nie było na tarczywego nikogo, więc wychodzimy z połową HP jak debile. Tak się gankuje. No, dobra, przyspieszmy to. Zróbmy sobie golemy, tak, wszystko pięknie. Trzeba zbierać hajs, tak, jak najszybciej. Ten build, który ja tu będę miał, jest naprawdę tani na Rengara i jest bardzo, bardzo silny, więc go bardzo polecam. Jeżeli chcecie sobie... O, widzicie, tutaj już wbiłem. Za chwilę dokończę, co mówiłem. Miałem akurat ulti, oczywiście ulti użyłem, wbiłem się z ultem w Gravesa. Oczywiście fokusujemy Gravesa, Janna tutaj za dużo nie może zrobić. Przed chwilą się botlane ze sobą bił nawzajem, więc no, nawet ulta nie ma. Flesznęła przed chwilą, ja tak samo, może być. Nie pamiętam już co wcześniej mówiłem, a że build jest tani, a że ja mam 5-1, mnóstwo hajsu już, zobaczcie, 4,5 tysiąca, jesteśmy już o 500, o 600 golda nawet więcej, znaczy do przodu przed tą Kayle, więc naprawdę porządnie.
Ten build jest naprawdę tani, bo tylko że on jest o tyle słaby, że macie dwa itemy pod rząd na atak speeda. Phantom Dancer i Static. I to jest, można powiedzieć, minus tego builda taki, no że nie macie tego AD, żeby one-shotować. W walce to jest przydatne, w czyszczeniu dżungli też jest ok. Tylko że wiecie, no trzeba pamiętać, że macie jednak atak speeda, a nie AD, więc też trzeba uważać, no i grać tym buildem. No inaczej niż jakbyście grali full AD, tak? Full AD to one-shoty napieprzacie, tylko że tamten build mi się jakoś, nie wiem, znudził, albo po prostu mi gorzej na tamtym idzie innym buildzie, o. A ten jest dla mnie no, chyba najlepszy. Dobra, spróbujemy sobie tutaj. Blue oczywiście nie oddajemy, bo jesteśmy najlepszymi midlanerami, najlepszymi junglerami na świecie. Midlaner nie potrzebuje Blue. No i tyle. Pięknie, tutaj gracie, chłopy. Będziemy dive'ować, nie? Będziemy. Turret ma kreskę życia, właśnie. Oni się zajmą tą Kaylee. Ja się zajmę gangplankiem. Pamiętajcie, Boże, coś mi tak... Jakoś tak... Pamiętajcie, żeby... używać E wzmocnione na Rengarze, bo E to daje snare, to jest jedyne CC Rengara, jakie macie poza slowem. Jeżeli macie 5 staków, to jest snare, każdy o tym wie, ale przypominam o tym, bo nie zawsze to używają ludzie, nie zawsze tego używają Rengary. Grałem na Rengary, które przedkładały Q nad E, a E jest naprawdę silne i trzeba je nauczyć się wykorzystywać. To jest no, bardzo mocna broń na Rengarze, wiadomo. CC-ki są zawsze nadrzędne. No chyba, nie wiem, no, chyba że możecie zone-shotować. No to po co CC-kować, jak gościu nie żyje i tak po pierwszych 300 sekundy. Dobra, i teraz tak, wiecie, przynajmniej mam nadzieję, że wiecie, to jest teraz wzmocnione, ten Wielf ma w Herald, więc warto go robić. Często go ludzie nie robią, nawet u mnie w Dywizji, jestem w Diamencie, byłem w Platynie wcześniej, ludzie go nie robili, bardzo rzadko go robili, nie rozumiem tego. Według mnie warto to robić, bo dodaje, przyspieszymy cholera, bo ten film będzie trwał 5 godzin, bo to daje bardzo dobrego buffa, jeżeli jesteście sami, ładuje się taki ala static, no i dodatkowe obrażenia, tak, jeżeli w kogoś wskoczycie z ulta i zadacie mu dodatkowe obrażenia z tego, no to większe szanse, że zabijecie go w krótszym czasie, no i to jest wiadomo na plus. Tutaj akurat w tej grze w sumie miałem mocny bot lane, bo ten Izzyl był naprawdę mocny. Top lane był taki z dupy w sumie z tym Lucianem, ale chyba sobie nawet poradził. Dobra, tutaj gościa oczywiście zabijamy. Pięknie. Nie spodziewał się tych obrażeń, bo mamy wielf mafa na sobie. Czy tam jak to się nazywa. Niszczymy pinki. Nienawidzimy pinków, więc je niszczymy. I będziemy próbowali Drake'a, ale nie będziemy próbowali, bo go właśnie zrobili. Więc pofarmymy trochę. Zobaczymy jak tam z hajsem stoimy. Zobaczcie. Mamy już 6600 golda do 5000 nawet niecałych Kaylee, więc naprawdę jesteśmy bardzo do przodu. Mamy więcej farmy od Kaylee, mamy więcej lepsze staty, więcej fragów od Kaylee, więc zarąbiście, tak? No tam sobie Lulu nie poradziła, w dupie z nią. Ona to... Wykarujemy szmatę, chociaż sobie dobrze radzi, ale wykarujemy ją. Mam więcej hajsu na dżungli niż wszyscy w grze. Jungle! Jungle carry! Dobra. Co tu mogę powiedzieć? A to za chwilę o tym powiem. Że znaczy według mnie warto sobie te 5 staków nosić i nie warto ich zawsze zużywać na power. Ojej. Wyłodził się pan Graves. Tutaj sobie... Nie, ten Izrael naprawdę. Kuba statny. Jakiś Polak. Może to ogląda. Może mu się spodoba nawet, że jest tutaj. Teraz tak. To jest jeden z największych błędów, jakie zrobiłem w tej grze. Myślałem, że będę mądrzejszy od wszystkich i że dlatego Izraela, który ma mało many, jest sam, przyjdą stąd albo stąd, a ja sobie tu po prostu poczekam i pozabijam. Niestety, nikt nie przychodzi. Spieprzyłem jak cholera. Czekajcie. Nie mają tu warda. A nie mogę tego sprawdzić. Jak to się sprawdza, ale... mieli tu warda, dobra. Taki byłem mądry, oni tu warda po prostu mieli. Dobra. Ale spróbujemy jednak coś zrobić. Myślałem, że one-shotuję tutaj, pamiętam. Więc spróbowałem akcję. Tylko, że oni tu mieli wardę też na ich korzyść. Tak, teraz już o tym wiem. Ale spróbujemy sobie one-shotować. Oczywiście to średnio wyjdzie, bo ten Graves jest jednak... To jest Graves. Poza tym z Janną, która może... Musieli zużyć... Graves musiał zużyć ulti, Janna musiała zużyć ulti. Musieli zużyć właśnie Exhausta, flesze. Chyba było nawet warto za moje ulti i flesza. Botlane.
rozpieprzony, można tak powiedzieć. To był mistrzowskie bolo, bolo Young prawie, że. Oczywiście robimy sobie te żuki dla Warda darmowego. Zawsze trzeba wykorzystywać Wardy, skoro Rito usunęło z gry Warda, to trzeba sobie radzić inaczej. Dobra, tu sobie oczywiście farmimy, bo no nie ma co robić. Patrzcie na mapę zawsze, nikogo nie ma na mapie. Teraz dopiero się Gangplank wyłonił. Tam coś Graves po dżungli łazi, pewnie zrobił se blue, bo jest egoistą i myśli, że wykeruje grę. Ja bym tak nigdy nie myślał, że ja w tym sytuacji znaczek, no, tylko jestem biednym junglerem. Dlatego widzicie, oddaję łaskawie blue mojemu midlanerowi, bo jestem taki dobry. Dobra, z tego co widzę, tutaj poleciłem sobie ten item, poleciłem sobie budkę na CDR-y. Teraz mamy około 40% CDR-ów, bo mamy CDR per level i 5% CDR od pierwszego levela. I z tym Yomu będzie... Yomu, a no tak, i z tym Yomu, czyli z tym itemkiem będzie 40% CDR-ów. Teraz prawdopodobnie jest tyle. Nic, ok. Oczywiście tutaj sobie używamy ulti. Kaylee nawet nie użyła ulti na koleżance, nawet na sobie, bo za szybko padła. Tak wygląda gra Rengarem, że nie dajecie ludziom szansy na myślenie. Mniej więcej podobna mechanika do sowieckich obozów. Nie dajecie ludziom czasu na myślenie, tylko wykorzystujecie ich do pracy tak mocno, że nie mają czasu myśleć o ucieczce. Tak samo wygracie Rengarem, czyli zabijacie ich tak szybko, że nie mają czasu myśleć o ucieczce. Dobre porównania! Kozak, opcja. Pamiętajcie też, że ten Wielf Maw, czyli to coś, puszuje turety dodatkowo, więc o, zawsze to jest na plus bardzo. Pamiętajcie o puszowaniu turetów, bo turetami się wygrywa gry. Nie zabójstwami, chociaż one pomagają w tym, ale puszowanie turetów to jest życie. Spróbujemy Gravesa zabić. Oczywiście nic z tego nie wyjdzie, więc to przewinę. Tu się jeszcze nawet wyłożyłem, nie wiem jakim cudem, what the fuck. Nie wiem jakim cudem ja się tu wyłożyłem, ale ja jestem głównym ogólnie, tak. Ja pierwszy raz w życiu Rengarem grałem, poszła mi dobrze gierka, więc uznałem, że wam ją nagram i wyjdę na jakiegoś pieprzonego znachora, no nie udało się chyba. Dobra, kupiliśmy sobie Yomu i teraz lecimy Phantom Dancera. Na koniec gry wam powiem, jakiego tam builda bym dokończył, bo tutaj raczej całego nie złożę, ale... Macie te trzy itemy, butek na CDR, item na dżunglę i do tego Yomu. To są trzy itemy, które zawsze musicie mieć według mnie. Na dżungli przynajmniej. Na topie, no wiadomo, tego nie złożycie. I następny item, jaki lecimy, to jest oczywiście Phantom Dancer. Dużo wam kryta daje, dużo attack speeda, movement speed i dodatkowo potem lecimy statika. Statik jest o tyle dobry, że daje bursta na takiego, wiecie, wpadacie i zadajecie dużo obrażeń w krótkim czasie, ale później się tak jakby wyładujecie i musicie liczyć na te 50% czy tam 60% kryta, które macie z tych itemów. Pięknie się Jana wyłożyłaś, tak. Tak się gra Janą, to jest poradnik gry Janą. Właśnie tak się łazi i face czekuje krzaki, gdzie Thresh stoi, wiadomo, zawsze czeka. No tutaj Drake 5 sekund, zrobione, pyk. No i tyle, kurde, no co tu jeszcze mogę powiedzieć wam o tej grze? Użyłem ulti, żeby zabić tego Gravesa, a nie wykło mi to. No i raczej to nie wyjdzie. I gdybym użył tutaj Q zamiast W, bo bałem się, że padnę, bo miałem agro tureta, później Thresh przyjął. Jakby je wcześniej przyjął, to by coś wyszło. No, nie wyszło panu. Ładnie ściął tutaj tego Gravesa, Izreal. Mówiłem wam, ten Izreal to jest jakiś bóg Izreelów. Jeden z najlepszych, jakich widziałem ogólnie u siebie na solo queue, naprawdę. Zawsze pieprzy mi botlane grę, albo ja pieprzę grę. To są dwie opcje takie, A i B. Ja pieprzę grę, botlane pieprzy grę. I zazwyczaj zdarza się ta opcja, w której botlane pieprzy grę. A tutaj, proszę bardzo, nawet gdybym ja nie cisnął, Izreal carry game, hard carry game. Dobra, przyspieszymy to, żeby ten film nie trwał 5 godzin. Tylko że jak przyspieszam na 4, to mam 10 FPS, to jest bardzo miłe i to się przyjemnie ogląda na pewno. O, Blue mi ukradli. Dobra, będziemy podchodzić do Barona. Tu chyba będzie jeden też z większych błędów, jakie zrobiłem w tej grze. A nie, tutaj tylko zabiliśmy Gangplanka. No, Gangplank gówniak nie umiał użyć swojego W, więc go zabijamy. No, ten Gangplank, z tego co patrzyłem przed gierką, on chyba był jakoś tam... Znaczy, miał dobre staty tym Gangplankiem, duże win ratio. Po prostu mu chyba granie podeszła, bo widać, na Murzyn go przestraszył po prostu. No. Nie wiem jakim cudem.
Nie wiem, o co chodzi. No dobra. Tutaj sobie oczywiście farmimy jak zwykle. Mamy 100 farmy, 113 farmy w 22 minucie. Według mnie warto mieć te 100 farmy na dżungli w 20 minucie. To jest. Jest git, tak? Jak macie 100 farmy w 20 minucie. Tutaj oczywiście pieprzę, bo mi tu łażą. Nie, dobra, ja się tu spokojnie cofnę po Phantom Dancera i kawałek statika. Teraz mamy aktualnie 50%. Poczekajcie. Oczywiście czekamy. Teraz mamy aktualnie 50% kryta. To nam daje 30, to nam daje 20, 50% kryta. Co drugie uderzenie powinien wchodzić kryt, tak? Więc liczymy na to. Liczymy na to, bo inaczej nic nie działamy. I teraz tak, tutaj oczywiście farma i tutaj nie zużywamy sobie 5 staków. Pamiętajcie, że no już w tej minucie, kiedy jesteście nafidowani, próbujecie cały czas zabijać, nie warto zawsze zużywać 5 staków. No bo zawsze może się zdarzyć sytuacja, że będziecie ich potrzebować. Teraz tak, tutaj strasznie spieprzyłem grę. Myślałem, że tu coś zabiję. No ostatecznie my po prostu tak scecekowali, że postałem w miejscu. I tyle, kurde. Nawet się nie udało zabić jednego typa. To był jeden z największych błędów, jakie zrobiliśmy w tej grze. Gdyby nie to, że jesteśmy 7000, no 6000 golda do przodu, przed nimi, no to to mógł być, no to nawet ktoś sura chciał dać, to mógł być jeden z największych, naprawdę, z takich przeważających błędów. No i był. Nie, to nie zmienia faktu, nie robią teraz barona. Więc naprawdę, gdybyśmy nie byli tak bardzo do przodu, jak jesteśmy, no to się, co by była za gra. No ale na szczęście tutaj Rengar carry, Izrael carry, kerujemy mordy gierka. Tutaj zobaczcie, jak jesteśmy do przodu Golden przed Kaylee. Ona naprawdę dobrze jej szło w tej dżungli. No nie zwróciłem na to uwagi, jak grałem tę grę. Nieźle jej szło, naprawdę. No ale dobra. Teraz sobie lecimy. Za chwilę się znowu wyłożę na mordę, bo jestem głupi. No ale bywa tak. Bywają różne czasy. Statika jeszcze nie mamy. Lecimy sobie tak. Ja robię tutaj. A, chciałem 5 staków nastakować, dobra. 5 staków nastakowane. I teraz będziemy próbować wejść znowu. To chyba będzie znowu jakaś głupia moja decyzja, bo poczułem się, wiecie, nafidowany, mam 10-3, jestem kozakiem w teamie. No i też takie właśnie myślenie później wychodzi. Wychodzi dupa do srania i nie ma papieru. To są bardzo, bardzo dobre porównania życiowe. Dobra, tutaj sobie oczywiście pamiętajcie, presja na liniach, presję wywierać, puszować linię. Drake'a robimy oczywiście, warto go zrobić Rengarem, z takim feedem, w ogóle z tym buildem się go bardzo szybko robi. Tutaj gość mi zbił pół HP, więc też nie wiem, co ja tu robię jeszcze. Próbowaliśmy zabić Branda. Gdyby Lulu dała mi ulta, a ona chyba przypadkiem dała sobie tutaj. A, to dlatego wyszło takie gówno. No raczej tak. Wiem, czemu tutaj przegraliśmy tego teamfighta tak strasznie. Myślałem pewnie, że ona mi da ulti Lulu i po prostu tam coś pozabijamy. Ostatecznie nie dała mi ulti, tylko sobie. To było idiotyczne. No ale bywają takie rzeczy. Tutaj próbuję coś ugrać. Murzynek Bambo w Afryce mieszkał. Przyszło Kaylee i go wypleniła razem z jego bawełną. Żartuję, Murzyny nie mają nic swojego. Dobra, przyspieszmy to, niech Rengar wstaje, tak, ze spania. Panie Rengar, proszę nie spać. Dobra, zapieprzamy. Mamy 10-4, to nie są najgorsze staty na Rengarze i naprawdę, kurde, mamy jeden item do full builda, takiego teoretycznego full builda, gdzie nie mamy miejsca na inne itemy. Tak naprawdę to nie jest full build, jeszcze dwa itemy się sprzedaje, kupuje inne. Niepotrzebne ulti, mogłem po prostu podbiec, ale... Zabiłem sobie Kaylee przy okazji, która jest najsilniejsza w ich teamie. Thresh ją zaorał. Poczekajcie, jeszcze wam pokażę, bo tutaj może to jest mój widz. I wtedy obejrzy, jak zaorał tą Kaylee. Więc tak, ja sobie tu biegłem. Tutaj patrzcie, Thresh, Madlife, patrzcie na to. Biegnie sobie tyle, Thresh, Surex! To jest twój legendarny moment, patrzcie na to. Myślała, że go ogra, a on po prostu użył Q. Pyk, musiała na niego zużyć ulti. Pyk. Tak się to robi. Jeszcze dzięki mnie ta legenda przeżyła, bo bił level, kiedy ja zabiłem Kaylee. Tak to się robi! Teamplay! Tym się wygrywa gry! Dobra. Farmimy oczywiście, trzeba farmić. 150 farmy średnio, ale i tak lepiej niż Kaylee, tak? To jest takie, wiecie, mówią ludzie, no w tej minucie warto mieć tyle, w tej warto mieć tyle.
A najlepszy wyznacznik to jest, żeby mieć więcej niż przeciwny jungler. O, jeżeli gracie na dżungli akurat. Bo tak, to więcej niż przeciwny gościu, który gra na waszej linii. O, taka uniwersalna zasada. Z tym statikiem naprawdę szybki push jest, więc lecicie. Hydra jest też bardzo dobra na Rengara, ale ja ją buduję tutaj na ostatni item. Teraz lecę sobie Infi, a więc będziemy mieli 80% kryta. To jest naprawdę, naprawdę fajna rzecz. Praktycznie każda wbita z ultem to jest kryt i zabójstwo, więc porządnie. Porządnie pożądanie. Nie wiem, czemu nie poszedłem tutaj pomóc teamowi. Chyba uznałem, że spuszczuję sobie linię, tak? To mi coś odpieprzyłem. Nie wiem, czemu to zrobiłem. To głupie było. No ale dobra. Robimy sobie oczywiście dla Warda. Niedługo Baron się pojawia, więc trzeba to zabrać, bo byłaby później o to ciężka walka. I teraz będziemy próbowali ich zabić. A więc tak, oczywiście zarzucamy ulti, zabijamy na hita supporta, flashujemy w krzaki, znowu wskakujemy, zabijamy. To jest Rengar, tak? Tutaj oczywiście próbowałem wyjść z tego główna branda, żeby nie zadać sobie obrażeń dodatkowych i jemu. Nie wyszło. Zadał mi, ja jemu nie, chyba coś takiego. No i tyle. To jest chyba koniec gry. Gangplank przegrał im grę, bo po prostu ich olał, a był najsilniejszy w ich teamie. Bywają mi takie rzeczy. Tutaj też sobie ładnie przytankował. Zobaczcie te tarcze. Chyba full HP jeszcze. Tak to się robi. Lulu na midzie. Lulu na midzie jest fajna. Bardziej mi się podoba niż Karma. Dobra, tutaj Gangplank znowu odpieprzył. Nikt został na mnie zrzucił. Stracił. No i git. I tutaj raczej cofnę jeszcze tylko do bazy po infi. Bo raczej już mi tutaj nic nie wyjdzie. Tutaj jeszcze fajną Grace próbował rzecz zrobić, bo wiedział. Każdy wie, że w tych krzakach się każdy cofa. Więc próbował zabić nas z ulta. Niestety mu nie wyszło. Lulu była awka, pewnie patrzyła w sklep. Ale też nie wyszło. Bo jest progress, tak? 8-8 frag, nieźle. Ja tutaj, wiecie, użyłem ulti, bo myślałem, że no, bije się bardziej we mnie. Niestety się nie wbił, więc przeżyłem. To niestety dla niego. I uleczyliśmy się, bo to jest plus tego itemka na dżunglę 10% lifesteala, spell vampa, czegoś tam. Lifesteal versus monster, właśnie. I teraz polecimy sobie infi, tak? I to jest praktycznie, teoretycznie to jest full build, w praktyce sprzedajemy teraz budka na cooldowny, kupujemy Trinity Force, mamy 100% kryta i na ostatni item sprzedajemy item z dżungli, kupujemy hydrę i jesteśmy one-shotterami, wszystko zabijamy na hita, nawet tanków, którzy mają 1000 armora, 1000 HP. No i tyle. Tu śpieszymy, to będzie koniec gry. Weźmy w ogóle, patrzcie na to. What the fuck? I tyle. Tak to robimy w diamencie. 13-4. Dobra, teraz tu widzimy Gangplanka, to robimy tak. Zarzucamy ulti, tak. On próbuje cofnąć w krzakach, ja o tym wiem, bo mam ulti zarzucone. Pyk. What the fuck? I tyle. Szkoła one-shotów! Dobra, to jest koniec gry już praktycznie. Tu jeszcze wam pokażę tą końcówkę. Chyba już nic nie zabiję. No właśnie. Nie wiem, czy oni sura dadzą, czy co będzie. Tutaj ludzie się biją. No ja tutaj mam stare nawyki ze split pushem, więc oczywiście wziąłem na pałę tureta. Nie będę się z nimi bawił. Brand, co ty robisz? A tutaj walną w dwa autoataki, zamiast Branda to walną w to. Ładnie. Chyba, ja to jeszcze ładnie ulti użyłem. Zabijamy sobie Branda, Janna nas odpycha z ulta i tyle. Dobra, tutaj chyba już nie mogę przewijać, bo tutaj jest 34 minuta, więc nie da się przewijać. Za chwilę się zwolni tempo. Tutaj jak widzicie sprzedałem buta, kupiłem sobie Shina. On jest najlepszy jak dla mnie, bo macie dodatkowe obrażenia po... To chyba się nakłada razem z Q, więc jest gitara. No i tyle, co z tej gierki mogę zrobić, powiedzieć i, no, no i przekazać wam, jako wielki nauczyciel. Mam nadzieję, że taki rodzaj filmów na kanale wam się podoba. To jest taki bardziej merytoryczny w 100%, więc nie bardziej, tylko też bardziej w sumie. No i tyle. Jeżeli się wam podobało, oceńcie film odpowiednio, żebym wiedział, żeby robić do innych jeszcze postaci, którymi gram u siebie. Takie poradniki, które w miarę ogarniam, w których będę mógł wam coś powiedzieć.
raczej te filmy do danej postaci będą pojawiały się co patch, więc to jest patch 60 oczywiście. Myślę, że co patch będę wam robił takie coś. Tak jak mówiłem, to jest takie trochę to my way, tego trika tu użyłem też robi co patch, tylko że no tam na Udyrze się chyba ostatnio dużo zmieniało, dlatego on tego dużo robił chyba, chociaż nie śledzę jego kanału ostatnio. No ale to tyle. Jeżeli się podobało, oceńcie film, dajcie suba i jest git. Zabijajcie rengarę. Na razie.